Numer 7, ostatni na liście, ale pierwszy w działaniu. Taki jest właśnie Marcin Mickun, przewodniczący zarządu dzielnicy Przymorze Małe. Ale to nie tylko, można powiedzieć, Przymorze Małe i animator tej dzielnicy, bo Marcin właściwie stworzył tą Radę Dzielnicy, chodząc od drzwi do drzwi, prosząc o każdy podpis, żeby ta dzielnica, ta Rada Dzielnicy powstała. I świetnie prowadzi ten zarząd, świetnie współpracuje z mieszkańcami, rozwiązując ich i duże, i małe problemy. Numer 7 na naszej liście, Marcin Mickun. 10 lat temu powoływaliśmy Rady Dzielnic na Przymorzu. Założyłem sobie cel, jak największą ilość inwestycji. Wiele się udało. Skwery, zieleńce, nowe nasadzenia, remonty chodników, remonty dróg. Wiele się udało, ale jeszcze wiele przed nami. Mieszkańcy namawiali mnie do startu w wyborach do Rady Miasta. Odpowiedziałem na ten apel i kandyduję. Kandyduję z 7 miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej po to, żeby dokończyć to, co zaczęliśmy na Przymorzu Małym, żeby przenieść, inspirować kolejne dzielnice, Przymorze Wielkie, Zaspy Młyniec, Zaspy Rozstaje. Generalnie taki jest mój plan. Działania dla mieszkańców z mieszkańcami. Trzy filary mojej działalności jako w Radzie Miasta Gdańska to zieleń. Zieleń to jest to, co nas wszystkich łączy. Gdańsk jest coraz piękniejszy, jest coraz bardziej zielony, ale tego wciąż mało. Musimy pamiętać, że miasto musi być zielone. To jest mój priorytet. Drugi punkt to zrównoważony rozwój. Oczywiście, że miasto musi się rozwijać. Gdańsk się rozwija, pięknieje, ale musimy pamiętać o zwykłych mieszkańcach naszych dzielnic, którzy są najważniejsi. Trzeci punkt to seniorzy. Przymorze i Zaspa to są cztery dzielnice z najwyższą średnią wieku mieszkańca. Ja współpracuję jako radny dzielnicy Przymorze Małe z wieloma klubami seniora. Nawet ostatnio już kolejny się powołał dzięki inspiracji radnej naszej dzielnicy. I myślę, żeby to przełożyć na pracę radnego miasta Gdańska, żeby jeszcze bardziej wspierać kluby seniora, żeby motywować do działania. Seniorzy zasługują na godne życie i na fajne spędzanie czasu pośród swoich mieszkańców, wśród swoich sąsiadów. Także bardzo Państwa proszę 7 kwietnia o głos na 7. Dziękuję bardzo.